My na pieniądzach ćwiczymy. Wszyscy jadą po węgiel. Z tyłu jest presja. Czytaj guma. Faroż jest jakiś niedociśnięty. Od święceń nie miał baby jeszcze. Dziwisz się? Krupnioki grzoła! Cześć, witamy Cię w kolejnym odcinku specjalnym. Trochę dzisiaj, jak widać, czarnej roboty, co widać na załączonym obrazku. Dziś z nami Adam z Pawłem. Ahoj. Siema. Tomek pomimo chęci nie mógł do nas dojechać, ale myślę, że w tym skromniejszym gronie też zrobimy dzisiaj dobry trening. Ano, startujemy, panowie. Zapraszamy. Jedziemy dość. Jest, kładam. Teraz uwaga. Testujemy, co się stanie pod Adasiem. Adaś? Kładka, kurwa. Kładka jest kładka. Jak sarna. Uwaga. Wytrzymała kładka. Dała radę. Teraz taka konkurencja dedykowana pod Adasia, czyli cisnymy na wierch. Tak, panowie, uwaga. Mamy tutaj dwa, nazwijmy to, węglowe wąwozy. Rafał będzie stał u góry. Wy w jak najszybszym czasie, oczywiście przy swoich możliwościach, podbiegacie do góry w kierunku Rafała. Z racji różnicy wagi, Paweł dostanie dodatkowego ketla do trzymania, aby było, powiedzmy, w miarę wyrównane z szansami. Zdecydowanie. A ty to możesz ten. Co? Ty to wygrasz. Po dwa rzuty, żeby było sprawiedliwie. Ja mam te ręce jeszcze takie nie do końca. Ale było stąd i... Ale znaczy to, że masz dwie lewe, to my wiemy. Także, panowie, wy się przygotujecie. Ja biegnę na Rafał, ustanowi. W którym miejscu? A ja przygotuję jakieś delikatne obciążenie. Jeszcze trochę. Filmu Rocky Balboa, co biega po schodach przed walką z tamtym, komu trzeba muzyczkę podłożyć. Co prawda nie jest to Filadelfia. Tak jest. Ale też jest zajebiście. To jest śląska lokalna wersja. Gotowi? Start! O, Paweł, dawaj, dawaj, patrz, Adaś cię przegania. Szansy trochę. Jeszcze, panowie, jeszcze troszkę. Mów gorsza ścieżka. Czemu Faroż ma lepszą? Jeszcze. Jest, pauza. Wygrany. Ale Adaś, niewiele zabrakło. W ramach rewanżu. Masz do mnie. Powolutku sobie wracamy. Wracamy, panowie, i zmieniamy ścieżkę. Ty, wągiel tu je. Podziwajcie się, my na pieniądzach ćwiczymy, na pieniądzach. A zawsze się mówiło, nie, że pieniądze na drodze leżą. Ja, coś ty się tak zadyszał. Ja się zdyszałem, ja człowieku nie dyszę. Dobra, panowie. Bo jestem wysokość. Dobra, to teraz taka szybka modyfikacja. To jest inna wysokość, to teraz i mi ciśnienie. Modyfikacja, zbiegacie w dół. Kto szybciej, dawaj, ten wygrywa. Adaś ma szansę. Nie, ja taki dobry nie jestem. Dawaj. Ja taki dobry nie jestem. Czas, start, poszli. Dobrze, panowie. Tu się nie do jakoś tak. Zmiana tuneli. Paweł teraz tu, Adam tu. Jeszcze jedna runda. Nie ma problemu. Powiem ci, naprawdę trzeba tak uważać. Te dodatkowe atrakcje w terenie. Widać, nie tylko my się bawimy. Wszyscy jadą po węgiel. Była informacja, węgiel przywieźli. Podziwajcie się, co się dzieje. Oni już wiedzą, że tam jest węgiel, więc nasi chłopcy muszą być tam szybciej. Czas, start, poszli! Dawaj, Adaś, dawaj, pokaż Pawłowi, pokaż! Białe skarpety! Tak jest! Idą do mety! Brawo, Adaś! Skarpeta czysta! No, jeszcze troszkę. Dobra! Brawo. Niewielka różnica. Naprawdę minimalnie. Adaś, aż poczułeś wiatr we włosach tych rozpuszczonych. Adaś, zimny łokieć, owiana stopa, wiatr we włosach i śmierć w oczach. Rewelacja. Jeszcze by się przydała piosenka. Przy piecu stoła, krupnioki grzoła, ajojo, majdał na się śmiała. Dobra.
to jedziemy jeszcze w dół, dodatkowo. Trzy. Żaden nie potwierdzi. Dwa. Jeden. Hop, poszli. Brawo, Adaś. Naprawdę, panowie, rewelacja. Rzucamy się ketlami dla wyświetleń. Kolejna konkurencja. Panowie, gotowi? Oddech złapany? Ja i luft też. Dobrze, w takim razie mamy przygotowanego ketla, 16 kg. Panowie, pozycja, rozstaw średni, zejście w dół i robimy wyrzut ketla przed siebie. Pokażemy tylko naszym widzom. Celujemy kamerzysta. Tak jest, to kamerzysta wygrywa odcinek. Miło cię było poznać. Rzut z rykoszetem. A tak na poważnie, ketel, który opadnie, przesunie się w najdalszy punkt, to co wygrywa. Chodź, jak najdalej rzucimy. Tak, tak jest, krótko i na temat. Kulać. Wszystkie chwile dozwolone. Raz, dwa i na trzy. Poszedł. Pięknie. I jeszcze Tomasz zapomniał jednej rzeczy powiedzieć, że osoba, która rzuci, podąża po ketel. Trochę już się zmieniają warunki tych rzutów. Dobra, mamy zaznaczone. Gdzie schodzisz w dół? Cio tam lulaj, bo... Dawaj! Czyli tam, gdzie się ketel zatrzyma, tam mamy po niego se zejść. Brawo. Oczywiście. Śmiało. Raz. Odłamkowy ładuj. Co, przepuklina? Mądre, chcę po niego zejść. Mądre? Tak ciepłym. Ciepaj, ciepaj, Adaś. Ciepaj, ciepaj. Brawo, Adaś. Raz. Adaś, jestem. Dwa. O, panie. Coś tu już poszło nie tak. Nie sturlał. Nawet, no ją mógł po niego zejść. Paweł, bierz tego ketla. Jak to śpiewają polscy piłkarze naszej kadrze. Nic się nie stało. A mogło. Lewandowski. I a mogło. Zatem powtórka, druga runda. Paweł, wydeptany punkt. Jak wydeptany? Człowieku, przecież tu są jego ślady. Bo on se schodzi już pół metra. Patrz teraz to. Raz. Ale nie rzucaj w Adasia. O co siadać, bo nie wiem, czy mi nie wyleci z rąk. A szkoda ketla. Nie złam się. Pięknie. Ale urwał. No i bliżej. Kiedyś na Arnold Classic Pudzianowski prawie Schwarzeneggera tak trafił. No. Nie, żeby pamiętać sytuację. Uwaga! Teraz Bjørnsen rzuca. No! Ocie, panie! Brawo, Adaś. Dobrze, panowie. Kuba rękami nie umia ciepnąć. No i teraz tak, mamy tak naprawdę 1-1. Wejście, wyrzut. Wszystko na jedna karta. A jakbyśmy tu gumę zaczepili i tak obkręcili się jak tam? Ci, co rzucają młotem? Ty zaś te gumy, hopie, weź, weź, weź. Mało wrażeń, bo tam musi Adaś. Czas leci. Raz, dwa. Adaś. Uwaga. Ocie, panie. Pięknie, Adaś. Dobra. Prawdziwy wiking śląski. I teraz prawdziwy wiking z Sosnowca. Tego już trzeba. Czy te galoty wytrzymią te napięcie? Paweł ma napięcie, jestem, napięcie. Nie jestem napięcie, tylko na całych stopach. Czy Farosz zajście drzyźnie na świeżym lufcie? Uwaga. No. No. Poszło to. Pawle. Role wygrywają z Halesami. Tak. Wygrałeś. 100 lat. Wygrałeś tę konkurencję, ale zapraszamy do kolejnej. Tak, schodzimy piętro, a nawet kilka pięter niżej. Zapraszamy. Sosnowca, czemu żeś mnie nie pogratulował? Nie się cieszę, że ją nie jebnę. Ja nie odpowiadam na takie zaczepki, to nie ma sensu. Nie, nie, nie ma sensu, nie. Napij się wody. Tam u góry się wychylo tylko, widzicie to tam? No. To jest głowy od naszego Tomasza, którego dzisiaj nie ma. Widzisz tam na widać jego grzywka. No pokoś tam u góry. Grzywka Tomka, ona stała się zaczepki. Kolejna konkurencja z gumą. Jak już wiecie, nasi rocznicy bardzo lubią gumę. Także i dzisiaj w odcinku specjalnym nie może zabraknąć tego rekwizytu, urządzenia, pomocnika. Jak to będzie wyglądać? Rozciągamy gumę, nogi wyprostowane, ramiona wyprostowane i ruch wygląda następująco. Spacerujecie, wyciskając gumę nad głowę. Ale już się bał tam iść do kamieni. Ja. Dalej nie pływa, po, pod szczoła poszło. To jest trener krótkodystansowy. Ja wyznaczę dystans. Ważne, żeby wasz dystans wyszedł odpowiednio. Borok trener, ledwo guma, oblek, a już miał dość, ty.
Prostuję ramiona i spacerek. Nogi wyprostowane. I jademy na Czaplina. I na ramienne. No panowie. Tak. Śmiało można przyspieszyć. To fajna pogoda jest. Muszą na szpacer, a nie gdzieś tam przyspieszać. Przyspieszać to ja mogę jak pojada na obiad. To se wtedy przyspiesza. A tam na mnie czeka takiego luneczku. Kiszono kapusta, boczek. I to wszystko posmarowane gęsim siadłem. Bo golonko wiadomo jest tłuste. Nie ma tłuste. A dać. Jest... Wszyscy tutaj widzę skup na ćwiczeniu. Golonka jest. W ogóle ja jem same golonka dietetyczne. A golonko dietetyczne to jest golonko bez kości. Także polecam wszystkim. Idziesz, Karol? Idę, tylko zagadałeś mi i tak przegrałem. Tak jest. Adaś, wygrałeś tę konkurencję. Lepiej mi się idzie jak godą. No właśnie zauważyłem. Ciszy to na dziki można iść. Ziemioki im podpierdalać. A tak to wiesz. Ale ponoć są teraz ziemniaki w lesie. Są. No, dziki chodzą głodne. No właśnie, to jest temat taki dość ciekawy. Ostatnio jechał autem w Jastrzębiu. Tam jest Caritas. Tam nie stoją już ludzie. Tam chłopie było 50 dzików, kurwa. Wszystko żeś z tego lasu zeżarli. Co ci się urodziło? Całe ziemioki, wstydźcie się. Biedne dzieki nie mają co jeść. Chcę pojeść się pod Caritas. Szukanie dżowdzic. Dobrze, panowie, druga seria. Adaś, tematy wege są dość takie antagonistyczne dla ciebie. To ja myślę, że może nie. Może to być bardzo drażliwe dla ciebie. Powiem ci, nie wiem. No ja tak słyszę, bo to też ludzie dużo rzeczy godają, ale ci co jarmuż jedzą, ci z pyska nie wyglądają za dobrze. Aleluja i do przodu. Adaś. Faroż, ale to jest takie twoje ćwiczenie. I ty tu jakoś tak mało tymi rączkami do góry. Wina nie było? Studniowa metamorfoza. Brawo. Adaś, drugą serię również wygrałeś. To jest niesamowite. Brawo dla Adasia. Teraz taka trzecia konkurencja, ale to już naprawdę na czas, pojedynczo, w ten sposób. Piłeczka usytuowana przed wami, szeroki rozkrok, schodzimy do przysiadu sumo, plecy proste i toczymy piłeczkę dynamicznie do odległości wyznaczonej ja przed nas. Dystans. Myślę, Rafał, patrząc, że ta technika u naszych panów, jeżeli ich nie pilnujemy, jest troszeczkę rozbieżna. Zdecydowanie czy tak. Pilnujesz, jasne, a ja uwielbiamy to. Także... Adaś jako pierwszy. Faro z gumą to tak jak glinio z pałą, to hopio się boja tego. 3, 2, 1. Hop, start. Na czas. Szybciutko. Toczymy. Szybciutko. O, znowu o tych golonkach myślał. Plecy proste, Adaś. Mniejsze pochylenie tułowia. Nie wolno. Bo zobacz, jakie ma. Z tyłu jest presja. Czytaj guma. Tak jest. O wolność. Hej, nie za Szkocję, tylko za Śląsk. Hej, nie dotykaj, bo jak się odwróca, a jedna. Uwaga i stop. Brawo. Jest. Super. 25 sekund. Faroż jest jakiś niedociśnięty. Ale hop. Odświęceń nie miał baby jeszcze. Dziwisz się? Przygotuj się, przysiad sumo, plecy proste, głowa do góry. Paweł gotowy? Ja. Uwaga. 3, 2, 1. Hop, poszedł. Poszedł. Peleton ruszył. Dziś, Goronu. Uwaga. I stop. Pięknie. Ale sumo to nie znaczy, że mam takie majtki nosić jak ty. 14 sekund. No, Adaś, masz szansę rewanżu. Musisz poprawić się o 11 sekund. Proszę. Zgodą, że takie majtki nosić jak ty, a potem mnie prosi, żeby ja mu je dał na weekend, bo chodzi i je w Unio. To on oszukiwał, bo on to... Co to miało być? Gdyby go kier w Japonii widział, to go zajebią. 3, 2, 1. Proszę. O, panie! Ruszył z impetem. Uwaga. Brawo, Adaś, niżej na nóżkach. No, już jeszcze, prawie. Jeszcze i mamy... Jest! Zapomniał. 13 sekund. Wow, brawo, Adaś, przybiłeś Pawła. Proszę, Paweł, teraz masz nie lada zadanie. Paweł gotowy? Teraz jest bieg z przeszkodami. 3, 2, 1, start. No, lubi chłopak. A czas już leci. Czas start. Bo nie słyszę Domka. Czas był start. Już leci. Co? Już poszło. Cicho. Start. Dawaj. Masz szansę, Paweł, jeszcze.
Jest 8, 9, 10, 11. Jest. Wygrana. Nie, jednak nie mogłem dać mu wygrać. Cicho, chytrość wzięła górę. No jak u każdego faroża. Więc oni odpierdalają. No tu wbieg, tam wbieg. Oni ci pokorzą, kurwa, dwa kroki zrobią, kąsek gumy naciągną, a ty lotaj obie głupi. Trenerzy, kurwa. Trener to powinien za mnie zrobić, jeszcze mnie na rękach przenieść. To by był trener. A nie. Pokorzą ci dwa kroki i zrób to samo. Ach, głupie to takie. Przecież konkurencja 3-1 dla Pawła. Ale konkurencja dodatkową. 4-1. Ostatnią, a zajmujemy się ciekawym dla wszystkich. Mamy przygotowany bieg pod górkę. Rafał już jest przygotowany na bola, aby zademonstrować, jak będzie wyglądać ćwiczenie. Dychaj, Rafał. Proszę, na jednym wdechu. Zatem panowie. Mi się coś poczulało, ja synek masorza, a nie górnika. Kaję tam na dół ja. Adaś. Próbujemy. Jak czarna robota, to czarna robota. Czarna robota. Proszę, nie zbiegamy, nie zbiegamy. Wbiegamy. Na razie zastanawiam, jak z tego zleć. Co dopiero wleć. Jak chcesz, możemy ci pomóc. To się może samo rozwiązać zaraz. YouTube, patrzymy, patrzymy. Czas, start. Mi się słabo robi, jak na to patrzę. Chodź, chodź. A lepiej, jak biegniesz. Proszę, hop. Czekaj, se muszę wyobrazić 4 golonka na wierchu. Ale te bez kości czy z kością? Adaś, jadą po ciebie. Dawaj, dawaj, Adaś, tak jest, góra, dawaj, góra, dawaj, góra, dawaj. Góra, 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 jeszcze, pięknie. Jeszcze, proszę, proszę, jeszcze, proszę. Jeszcze, jeszcze. No, Adaś, myślę, że zaskoczyłeś pozytywnie towarzystwo. Paweł. Brawo, naprawdę brawo, super. Podwójna piona. Pana Pawła. Pięknie. Naprawdę super. Rewelacja. Się wbiło w ruch, 158 kg. Silnik V8, tu widać. Tak, bo musimy tylko dodać, że Adam już kilkanaście kilogramów. W dół. 158. I to wszystko na golonkę. 3, 2, 1. Poszedł. Jedzie, czekaj. Hej, hej. Niech się wydupi, niech się wydupi, niech się wydupi. Ja wydupi? Niech się wydupi. Jak sarenka. Jak sarenka. Jak to było? Masz nogi jak sarenka, co takie zgrabne, nieowłosione. Kolejny odcinek dobiegł końca. Jeśli podobał wam się, prosimy łapkę w górę. Subskrybujcie nas, oglądajcie nas. Jeżeli macie pomysł, sugestie, gdzie chcielibyście zobaczyć kolejny odcinek, napiszcie w komentarzu. Dziękujemy, do zobaczenia. Trzymajcie się, Galendra. Cześć.